Korzystając dzień dobry z chwili wolnego, chciałem Państwu przedstawić sytuację, jaka mnie trafiła w ubiegłym tygodniu. Otóż wróciłem z libańsko-berlińskich, zadowolony, uchachany, opalony, ojarany, przepraszam, obcykany, obkupiony. Małżonka mówi, coś mnie tak zakaszlało. A że w pracy ma testy regularne na tego, jakże mu tam jest wirusa. Poszła, zbadała, bang, dwie kreski. Katastrofa. A jako, że jak jest test zrobiony, pacjent, roznosiciel dodatnie musi podać, z kim miał kontakta niewątpliwego, jakiegokolwiek. Padło i na mnie. Na dzieciory, na wszystkich facie, ludzi z pracy i tak dalej. Myślę sobie, w domu posiedzę, kwarantanna, tam jakieś tematy jest, no przeżyje się, ale nudy jak skurczybyk. Dostaję wieczorem dnia kolejnego SMS-a. A jeszcze ciekawostką jest to, że to sąsiada, dwa domy dalej, generałowie z policji przyjeżdżali swoim zasnym pojazdem, sąsiad daty starszej, i tam go sprawdzali rano, wieczorem zdjęcie. Pan Kowalski do domu, do okna, dzień dobry, Petko, jestem. I takie sprawdzanie organoleptyczne, wzrokowe policjantów było pana sąsiada. Natomiast ja otrzymuję SMS-a drogą radiową. W SMS-ie proszę uaktywnić aplikację i tak dalej, pod karą chłosty, jak nie uaktywnisz. Myślę, kuźwa, ja pierdykam. Minął dzień, na kolejny dzień u pana sąsiada. Pana sąsiada, proszę Państwa, panowie policjanci podjechali. Sprawdzają gamę, wracając. I przed naszą brameczką, przed furtką, zatrzymanko. Dzień dobry, pan Krzysztof. Dzień dobry. A z Jaśkiem w piłę ciupiemy przed domem. Proszę pana, tutaj mam informację, że pan jest na kwarantannie. No fala, przy domu. I że pan do tej pory nie uruchomił aplikacji. Panowie, ja mam Nokia 3210 z 94 roku, proszę pana, my pańskie filmy oglądamy, pan masz zajebisty telefonik, aplikacja natychmiast. Kurczaki. Dobra, sklep Play, aplikacja, bank, trwało to kilka chwil, przy panach się uaktywniłem, też się pilnowali mnie. Podar na miary GPS, podaj numer buta, czy to ty, przyłóż soczewkę oka, zrób sobie zdjęcie profilowe. Czytam jeszcze raz, przytyknij sobie fotę. No to najeżdżam na twarz, zmęczona twarz, wiadomo. Dojrzały mężczyzna w kwiecie wieku. Przytykam fotę, nie przechodzi. Cholera. Przytykam jeszcze raz, ze śmieszkiem. O, przeszła, kolejne dyspozycje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, od tego czasu byłem namierzany GPS-em satelitarnym. Byłem inwigilowany telefonicznie, co Wam pokażę później. Jak telefon warszawski dzwoni, automat, i jakie miałem do wykonania zadania za każdym razem. Przez pierwsze dwa dni telefon warszawski dzwonił regularnie 8:30 rano i około 20:30-20:35 wieczorem. Także cały dzień cisza, myślę sobie, kurde, tak te dwa dni, to może w ciągu dnia gdzieś można wyskoczyć do pracy, coś w sklepie ogarnąć, kurde, telefon zostawia w domu, żeby ten sygnał satelitarny za mną nie szedł. Także trzeciego dnia telefon rano nie zadzwonił z Warszawy, myślę, zapomnieli. 11:30 dzwonią. Automat. I za każdym razem jak dzwonią, do kilkunastu sekund na twojej aplikacji koronawirusowej pojawi się nowe zadanie. Za każdym razem zadanie było to samo. Zrób sobie zdjęcie, selfie, czy to ty jesteś w domu, i wyślij sendem normalnie do nas. Kurde, codziennie robiłem foty. Okazało się, że nie dzwonili o porach regularnych, te automaty poustawione są sprytnie. Dzwonili o różnych porach. Telefon trzeba było mieć obligatoryjnie przy sobie, naładowany, z włączonym wszystkim, co się da. Byłem namierzany, inwigilowany, kontrolowany. Policja nieraz nie przyjechała, bo idealnie wykonywałem swoje zadania, robiąc sobie te zdjęcia, te selfie i wysyłając. Ja zobaczycie, nagrałem 5 czy 6. Tych rozmów z automatem i co się później z tą aplikacją działo. Jeżeli ktoś nie miał kontaktu z aplikacją, zachęcam, warto. Jedź Mercedes, V-klasa, Vito-klasa,
klasa. Piękny, bogaty. O, przepraszam. Zakład usług pożegłowych Kalia, Wrocław, ulica Kamińskiego. A to sorry, stary. Ja wiem, że wam się spieszy. I taka sytuacja, zobaczcie, jak to się wszystko dzieje. Nikomu nie polecam, tym bardziej, że pan Romek jest zdrowy. Pan Romek ma antyciała, bo pan Romek był cały luty w roku ubiegłym 2020 zdychający. Natomiast tam dzieciaczki pokaszlały, żona w sumie tam miała jakąś podgorączkę, bo 37 gorączkę, temperaturę. Dziadki zdrowe, także nic się złego nie wydarzyło. Poza tym złego licho nie bierze. Obserwujcie, oglądajcie te wszystkie moje filmy, póki jeszcze żyje, a wirus nas nie za co nie zabi, nie przypierdzieli. Kilka filmików z rozmów, wszystkiego dobrego dla was. Nie dajcie sobą pomiatać, nie dajcie sobą kontrolować siebie, nie dajcie siebie inwigilować, chociaż te dwa ostatnie nie są takie łatwe. Szacun, szacun przede wszystkim, wszystkiego dobrego. Cześć! Mam spotkanie z widzem, którego złapałem. Sekundkę. Halo? Dzień dobry. W ciągu 2 minut w aplikacji Kwarantanna Domowa znajdziesz nowe zadanie. Na jego wykonanie masz 30 minut. Pamiętaj, że wykonywanie zadań jest obowiązkowe. Dziękuję za odsłuchanie komunikatu. Do usłyszenia. Tu pan Roman pozdrawia wszystkich serdecznie. Dziękuję. Wchodzimy na apkę. Tak mnie maltretują codziennie kilka razy. Apka jest z krzyżykiem, szwajcarska flaga. Pamiętacie, mówił 30 minut od tego połączenia. Czas na wykonanie zostało już 3 minutki. Ja zrobiłem to wszystko w 30 sekund. Kłamcy, oszuści. Ostatni dzień kwarantanny mamy wtedy. Zadanie, zrób sobie selfie. Codziennie jak głupek robię sobie zdjęcia. Ale można fajne miny robić. Sekundkę, bank. Zrób sobie selfie dalej. Osoba dodatnia. Zrób zdjęcie. Uwaga, muszę twarz nastawić, okulary zdjąć. Zrób zdjęcie. Odwrotne. A przecież to jest ten. Czekajcie, odwrotny teraz. Uwaga. A Grzata sio. Romek jest. Czasami zdjęcia odrzucają. Rób sobie selfie. Sio. W aplikacji działam. W miejscu kwarantanny. Jezus. Strasznie baby uparte. Czasami foto drżą, zobaczymy, czy Romka zadbo. Nie powiecie, że no, sytuacja jest trudna. Nie opuszczaj, poszło. Przeszło, nie przeszło. A zakończ, czekajcie. Nie opuszczaj miejsca kwarantanny, 30 minut, selfie. Zawsze nerwówka. To powinno być na zielono coś. Jest, dostarczono. Jak Big Brotherze wykonuje zadania. Opowiem wam o tej mojej kwarantannie za moment. Jakiś filmik dłuższy pociągnę, bo spodziewam się kolejnych telefonów w ciągu dnia niespodziewanych. Gdzie tu jest zakończ jakiś? Infolinia, więcej. To jest naprawdę świetna aplikacja. Musiałem zamontować, bo postraszyli mnie więźniem. No nic, walczymy, walczymy. Co za kraj. Znów dzwonią, tym razem wieczorem. Minut w aplikacji Kwarantanna Domowa znajdziesz nowe zadanie. Na jego wykonanie masz 30 minut. Pamiętaj, że wykonywanie zadań jest obowiązkowe. Dziękuję za... Pan Romek już się nie może doczekać. Do usłyszenia. Co tam wielki brat wymyślił? Dziękuję. Pozdro 600. Szybka akcja znów na szwajcarską flagę. Zobaczymy, czy znów 3 minuty uciekło. Ostatnio nawet 4 uciekło. Cztery uciekło, to cwaniaki. No cóż, kolejne zadanie. Do 17 jeszcze, dzisiaj mamy 15, dwa dni jeszcze wymęczę komunikaty, pomoc społeczna. Chcecie sobie na przykład poglądać? Nie, yeah, no wszystko, tu jest w ogóle czat. Zadania, ma jakieś nowe zadania, inne zadania? To może zwinąć, co tu się... Poprawdane, no jeszcze czegoś, idealnie. Nie no, róbmy te selfie. Roman wykonuje selfów tyle, że naprawdę kontakt ze sobą dodatnio 7.3.21. Izolacja w osobnej części domu. Bank. Kontakt. Co tu się w ogóle odpierdziela? Dobra, lecimy selfie.
Zdjęcie twarzy. A na plaży, tu pod lampę głowę włożę. A odwrotnie znowu, zwiertnięcie. Dobrze, mam doświadczenie, proszę Państwa. A co to jest? Tę żarówkę widać? A patrzcie, jak fajnie kręci. Bo jest pod lampą. Pod lampą. Co tu się odpierdziela? Rameczek jest sympatyczny. Uwaga. O, tym prześwietlona. Mogą nie przyjąć mojego zdjęcia. Kiedyś Wam pokażę foty, jakie mam w telefonie, jak sobie czaskałem. Czekajcie, bo nie widać w ogóle. A widać. Bang. Takie może zdjęcie nie przyjść. Roman wygląda na pijaka. Uwaga. Wysyłamy do Warszawy. Tam siedzi pani Jadzia. Zakończ. Będzie zielone, potwierdzające, że jestem. Znowu moja. Zawsze dzwoni, jak robię. O kurde. Nie ma zielonego. Nie ma żadnego zdania, tylko nie ma potwierdzenia, że... Dobra. Pomoc społeczna. Może też przy... O, właśnie żarcie jakieś może przywiozą. Ty, tu można zgłosić coś. A, nie dam rady. Taka zakochana we mnie. O pomocy społecznej, kobito, czytam. Nie dam rady, naprawdę, strasznie jest uparta. Też tak macie z żonami? Popraw dane, jakie mam w ogóle dane tu wpisane? Współlokator, co bezterminowo? O kurde, nie wiem, co chodzi ze współlokatorem. A, no to Jasiek. Jasiek z moim współlokatorem. Jest też podany jako ten, jak się nazywa, malwersant. Popraw dane, oceny ryzyko zachorowania. Zerowe. Już macie mnie i tak w tej swojej infolinii, także proszę Państwa, jestem przechwycony, połapany. Tym bardziej, wiecie, 10 dni w domu siedzę, natomiast zdrowy jak rybka. Skosiliśmy cały ogród z Jaśkiem, obcięliśmy wszystkie drzewa, jakie były do obcięcia na wiosnę. Te spaliliśmy wszystkie gałęzie. Nudy potworne. Graliśmy w 1000 razy piłkę, 400 razy byłem na trampolinie. Co, że obrusik zagraniczny nieładny? Jakiś dziergany ręczny wzór. Owsiankowe ciastko? Nie. Serce z piernika? Sutek? Żartuję, to jest zatykaczka do wina. Jakby się tam otworzyło, te za gili, gili, gili i wiecie. A nie o tym jest ten film. Film jest o koronawirusie. Ja pierdziel, tak mnie mają. O, nękaczy. Nawet kawę nie zdążyłem zrobić. O, nie zdążyłem odebrać. Ciekawe, co w takim przypadku. Ekspres przygotowany? Zadzwonię może jeszcze raz. Warszawa. O, 0 sekund, czyli odebrałem jednak, to ja jestem kryty. I nawet 2 minuty, są nękacze. Rana godzina, skoro świt. Kawkę zaraz sobie dokończymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Żyć się nie da. 30 minut. Obowiązkowe. A to nękacze. Dziękuję za odsłuchanie komunikatu. Dawajcie, zadanie będzie inne niż zazwyczaj. Wiosnę czuć w powietrzu. Stopni niewiele. Roman zdrowy jak ryba. Aplikacja bank, bank. Krzyżyk szwajcarski. Bank. Zadbaj o siebie i swoich bliskich. Kaweczka kapyszna będzie zaraz, czekajcie. 24 minuty, zobaczcie. 6 mi już minęło niespodziewanie w ciągu 30 sekund. Nie, minuta dokładnie nagrywam teraz to. Kłamią, kłamią, non stop kłamią. Zrób sobie zdjęcie selfie, okej. Okay. Jedziemy z koksem, okular zdjęty. Tu rysowaliśmy zamki. Królewski jest królem. Wieczorami był konkurs z nudów. Najpiękniejszy zamek. Selfie, uwaga, Roman jest o poranku. Kuku! Jest, wyszedł przecudowny, urody facet. Jak się nachylam nad stołem, to mi chyba ciśnienie do oczu jakieś idzie, bo... Wyślijmy, wyślijmy. Później weryfikacja. Jeb, zniknęło.
Nowa? Czy tu się coś zacina, a ludzie mówią w opiniach o tej aplikacji, że wielokrotnie się skuba na przecina? 23 minuty. Twarzy, okej. Okay. Twarzy, twarzy. Co mam nacisnąć? Już się... O, jest Romek. Znowu okularnik, chwileczkę. Bang! Przecudowny urody mężczyzna. Taki jakiś 18-latek można... O! Jednak się odwiesiła. Nie bójcie się, nie panikujcie. Wysyłajcie do Warszawy. Niech was tam wszystkich znają. Okej. Okay. Czy jest zielony pasek? Jest zielony. Samolotem poszło do Warszawy. Ale fajnie. Serwer. No dobra. Czekamy na kolejny kontakt, znak, sygnał z Warszawy. Czy to był ten znak? Tak, panie producencie RZSZ. Tak, panie producencie RZSZ. To był ten znak. Pozdro 600 zdrowia. Dzisiaj mamy 16 wtorek. Miałem być na Niemcach. Mam jeszcze dziś, jeszcze jutro. Hello. Nie zgaszamy, jak tutaj materiał robię. Jasiek, cześć. Zniknęło wszystko. Do 17 mam. Czyli jeszcze dziś, jeszcze jutro. Żona zdrowa, teściowa zdrowa, córka zdrowa, Jasiek, mistrz świata, bardzo zdrowy. Teścia nie złapała jeszcze covidowo w ogóle. A przynajmniej nie miał dodatniego wyniku. Jednak chłopaki to są jakieś tam twardziejsze. Jak ktoś dodzwońcie sobie pod ten numer, zapytajcie, co u mnie słychać. Cześć. 15. O 15 jeszcze nie dzwonili. Dzień dobry. W ciągu 2 minut w aplikacji Kwarantanna Domowa znajdziesz nowe zadanie. Na jego wykonanie masz 30 minut. Tu jestem zaskoczony, że wykonywanie zadań jest obowiązkowe. Częste godziny cwaniaki zmieniają. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Zaczęli zmieniać godziny cwaniaki. Ale wytrzymam jeszcze, o to jakieś tam niemieckie sprawdzam tematy. Apka szwajcarska. Będzie pan Roman na focie. Pierwszy raz dzwonię w ciągu dnia, także kurde, o 15 była tak 14, 16. No nic, trzeba być czujnym jak ważka. A i tak na poczcie już dzisiaj byłem. Musiałem wysłać briefy do auta kupionego. Zobaczcie, zrobiłem to wszystko 45 sekund, zostało 25 do końca, czyli oszukują na czasie. Czarno na białym. Dobra, ognia z tym selfie. Roman Stroman. Kontakt z osobą zizolowaną. Małgorzata. Tego dnia miałem kontakt ostatni. Trykaliśmy się z Małgorzatą. Proszę ja was, zrób sobie zdjęcie, proszę uprzejmie. Odwracamy sprzęta. Damy gogle, bo mnie nie poznają. Jest Romek. Ja się nie mogę tak nadwyrężać przecież w pracy. Wyślij fotę, nie opuszcza miejsca kwarantanny. No cóż. To mnie zaskoczyli. Po raz kolejny. Uwaga, będzie zielonka, nie zakończ. Teraz zielony samolocik. Z lewej na prawo. Frugo. Fudzidzią. Dzisiaj mamy 15. Senku, czekaj, kubek już ci podam. Z dziećmi w domu, z matką w domu w ogóle jest dobrze, ale naprawdę robota nie idzie kompletnie. Pozdro 600 dla was. Cześć. Walczymy. Cynku, nie piszcz. Ci oprawcy dzwonili 16.20. Dzieci mi dobre, bo sika, ja nie zdążyłem. Nie wiem, jak człowiek sika, nie wiadomo, czy odebrać, nie odebrać. 2 minuty temu. Wchodzimy na szwajcarską flagę. Bardzo śmieszne. Tu lekarstwo muszę brać, babcie. Weź lekarstwo covidowe. Antycovidowe oczywiście. Tu mam już przygotowane, jakby się mi pogorszyło psychicznie. Widzieliście, 2 minutki temu odebrany telefon, a zostało 21 minut. 9 minut ukradło. 7 właściwie, bo 9 jest do zrobienia. Selfie oczywiście. Daj zrobić. Synku, ja wyglądam tak ładnie. Nie opuszczaj miejsca, zrób sobie zdjęcie. Co ty mi tu jakieś odgłosy? No odwrotnie znowu. Zrób jak nagrywasz. Czekajcie, gogle z nami, bo to znowu przylas. 3, 4. Paczka jakaś. Paczka? No do ciebie może. Dosyć duże. Lecisz tam. Howard przyjechał. Nie, 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 n
Synku, ja mam tutaj, widzisz co robię. No. Kurier przyjechał, synek, musimy tam iść coś poogarniać się. Zrób sobie selfie, nie przeszło ty. Nie przeszło, musi inna twarz być. A coś... Ja też nie wiem, gdzie to jest, zrób sobie zdjęcie. Małgosiu, nie mogę, z Warszawą mam kontakt, mi zostało niewiele czasu. Nie wiem, czy wyszedłem dobrze. O, chyba teraz przejdzie. Ty, tak mnie dymają tu w rurę, bo otwór zakończ. Jest samolocik zielony? Jestem już ubrany. Wspaniale, dostarczono. Dzisiaj ostatni dzień kwarantanny, mam nadzieję, że jakiś ogłoszą mi, że... Kuriera, pies, te zeżre, co tu się odpier... dziela? Psy groźne, jak widać, skubańce. Nowe zadanie mi za tego zadania, całe szczęście. Do dziś mam kwarantannę do północy, mam nadzieję, że ktoś mi o tym poinformuje, ktoś z rządu. Nie.